dzisiaj ma, patrzcie jaka pogoda u nas. Dzisiaj sobota, jadę na garaż. Będziemy robili małe serwisy na naszych sprzętach. Czyli na Raptorze, CB500 i na Husqvarnie. U Kuby w Husqvarnie trzeba wymienić nakrętkę, zalać olejem, skrzynię biegów, bo po prostu ze starości już pękła. Tomek będzie kombinował z napędami w CB500. Podobno dostał 13 i 14 naprzód zębatkę, także będzie tam wymieniał, kombinował. Ja muszę przykręcić w Raptorze kolektory, bo niestety od drgań to wszystko się mi porozkręcało i to tak naprawdę mocno. Co tam, w kierę nalać jakiegoś smaru, bo piszczy. No i ogólnie ją całą tam Yamahę sprawdzić, przesmarować. To lecę. Tymczasem do zobaczenia na garażu. Pogoda dzisiaj nie dopisała po prostu. Coraz mocniej leje. Ja sprawdzałem wczoraj wszystkie miejscówki, na które byśmy mogli pojechać i się okazało, że wszędzie będzie taka sama pogoda, także daliśmy sobie spokój. Ale za tydzień będzie fajna miejscówka. Być może, że na tej miejscówce będę pierwszy raz składem. Kto śledzi kanał, to powinien się domyśleć, gdzie to będzie, ale nie zdradzam tajemnicy. I słuchajcie, no kurczę, nie wiem, na gwiazdkę robię sobie prezent. Będę miał nową okleinę na BT-350. O, i w ogóle wczoraj Wicka się odezwała, mówi, że jej mąż właśnie ogląda cały czas kanał i ma taką prośbę, żeby pozdrowić go w odcinku na święta. Taki prezencik sobie wyjątkowy robią. No i oczywiście, no, będzie taki prezencik na kanale Degoxa. Właśnie. Dla Wicki. Czyli jeszcze nic nie zdradzam. Zrobimy odcineczek z pozdrowieniami dla kolegi widza. Endurowca. Przyszłego endurowca, kładowca. Takie fajne rzeczy zdarzają się na kanale, że ktoś napisze. Fajnie. A ta okleina, no to koniecznie, nie no, koniecznie okleina dla bleka na 350 na gwiazdkę. Wiecie co, i tak się zastanawiałem, idą ciężkie czasy w ogóle dla biznesu i dla w ogóle, no, dla każdego człowieka, bo po prostu wszystko drożeje. I tak się zastanawiałem, jakby w razie czego coś sprzedawał z garażu, to w pierwszym rzucie, no niestety, ale by poszedł Raptor. Bety nigdy nie sprzedam, nie ma takiej opcji. Chyba że wymianka na inny motocykl. Ale jeżeli miałbym już sprzedawać, to Raptora. Szkoda by go było, no ale różnie to jest. Czyli trzeba się szykować na najgorsze od nowego roku. Zawsze zostanie mi Kajo. O, jeszcze wczoraj odezwał się do mnie kolega z kanału Enduro Concept Garage. Pozdrawiam cię serdecznie. Pogadaliśmy dzisiaj trochę, bardzo miło, sympatycznie. Być może kiedyś się spotkamy na jakiejś miejscówce, polatamy razem. Tyle co do gadania tutaj mam, jeny, ile ja tutaj nagadam. Już dojeżdżam prawie do garażu. Po tej drodze to mamy zakaz jazdy kładami, bo ją dopiero co naprawili. Naprawdę, wszystkie dziury pozaklejali, jest naprawdę fajna droga. Jestem na miejscu. Kiedy busem? A, od teraz. Siema, Kacper. Co tam? Co chłopaki? Co robimy? Serwisy robimy? Mhm. No, no. A dzisiaj jazdy nie ma? Nie mam. A gdzie jest Tomek? W garażu. Już robi? Tata też robi. Już robią. Tata, bo mnie poczekają. Bo nie poczekają. Siema, majstry. Siema. O kurde. Sprzętu trochę przywiozłem. Co tu mu przywiozłeś? Myjkę, dmuchawę, smar. Siema, co szukasz, Tomek? O, beta wystawiona, to zaraz ją ładuję. Co? Jeździliśmy z Tomkiem. Jeździliście? Tak. Moją betą? A mieliśmy przejście w dłużej na. A kto ostatni, zsiada, to kupuje okleinę. A to Tomek ostatnio. O, 500 Tomek.
A ty co na tego? O, chipsy widzę. Grubo. Co będziecie robić dzisiaj? Nie. Będziecie mi pomagać kolektor robić, dobra? Tak? Będziemy siedzieć i patrzeć. Nie, nie ma siedzenia, patrzenia. O, Bosza wziąłem, ty będziemy ciąć. Mam olej, Tomek. Pomożesz mi wykargać wszystko? No. Dobra. Dawaj, teraz ty. Olo Boga pierw zrób. Siema, siema. Dzisiaj robimy pełno sprzętów. Głowa rozwalona od nich. Tu raz, dwa, tu 58. Już! Ja chyba w chipsach liczę, już nie wiem. W chipsach liczę. A może w subskrypcjach? W subskrypcjach. Trzymaj, nagrywaj, byku. Kogo tam chcesz? Paweł, ty cię znowu robi koło. A już skończyłem, mówię dwa. Coś ty. Już mam kleję. Już mam spalony. Tak. Ja też wiem. Teraz to pomoże. Co tam u ciebie? Nie wiem. Tak, Tomek! Słuchajcie, to jest... Co tam u ciebie? To jest X-Motos czy Motos? X-Moto. To jest X-Motos. To przepraszam wszystkich widzów za pomyłkę. To jest X-Motos 90. Inny kład. Nie dostanę. Tak, a czemu coś zrobisz z innym kładem? Coś siedzenie się zmieniło. A co tu on robi? Tom! Nie, Kuba. Kto to? Tom! Kuba. To był on. Kuba. Nowa zębatka. Jak będzie grane? Tata, jak będzie grała nowa zębatka? Aha, dobra. Trzyma tu ten. Poczekaj. Co tu jest? Co zwalisz mi? Dobra, to teraz. Tomek, co robisz? Aj, ręka boli. A jak tam? Tam co? Czyli... Przody już jest 13. Coś ty. Patrzcie tu. Nowe zębaciory. Albo ty. Stajesz prosto. Tomek, z przodu jaka wleciała? 13? A ty chytrusie, a ty cwaniaku. I złoty łańcuch. Masz złoty łańcuch? Pokaż. Nie wierzę. Pokaż. No lipy. Pokaż. 34. 10. A ten co tu robi? Nie wiem, co ma do końca. Widzę, że przez cały odcinek będzie się ten miciu przebijał. Gdzie masz ten łańcuch? No to pochowanie, lecz na krajach. Ty, złoty dzida dałeś? No w końcu, Tomek, no nie poznaję kolegi, no. Nie poznaję kolegi. Czekaj, zobaczymy, czy to naprawdę złoty. Ale ty, a czemu tu pisze Made in China? Nie, ja tam. Coś... Ale piękny ty, no teraz człowiek to ty... Człowiek nie do Poznania. Człowiek nie do Poznania, normalnie. Po taniości złoty łańcuch. Ile dałeś za łańcuch? Wyjściowo? No. 360, 26. 324, a zębatki? A 326, ale dostałem za 276. No to tanio ty. A ile zębatki? Ile to razem cię uczyniło? 470 razy. 470 za dwie zębatki i za łańcuch. A powiedz... I już pieniędzy nie mam, jak ci pożyczyć. Nie masz już pieniędzy? Nie pożyczę, bo już pieniędzy nie mam. Ale, a na co chciałeś mi pożyczyć? No mówię, jakby ktoś chciał pożyczyć, to już do mnie nie przyszło, bo pieniędzy nie mam. Dobra. A co wy kombinujecie? To jest nowy sprzęt. Będziemy na kolej. Przerabiamy. Po deszczu? Tak. Ty, Paweł się wnerwi, to wam da zaraz. Dawaj na to. Kurwa, muszę skrapać. Dobra, daj. Widzę, wszyscy sobie porobią, a ja w czarnym tyłku zostanę. Tam nimbus chyba. Dobra, ja też coś robię. Ale chłopaki, trochę ciszej, bo nie słyszę swoich myśli.
co ja wydam? A ja tutaj? Gdzie jest ten mój kolektor? Tomek, ja mam chytry plan. Ty mi dokręcisz to. A ty mi się teraz później. Ty masz telefon z latarką. Ale sobie jaja robicie z tym misiem i ze mną. Idę. Tomek, co jest lepsze? Kajo, te czwórka czy K2? Te czwórka. Ciężko tutaj dokręcić będzie do tego kolektora. Na play to dałem. Dałem dwie nakrętki nowe. Ale słabo to wchodzi. Ta jedna trzyma, z tego odeszło. I dlatego były takie przedmuchy, było słychać. Co zlokalizował Seba. Na Białym Boże. Co tam, Tomek? Koło by nam się zgiąć. Ja też muszę koło odkręcić. A co się stało? Zębatkę próbował. Zębatkę trzeba ściągnąć. Ale nie tobie, dziadek. A mi? No będę musiał tam, wiesz, uciąć przyróża coś. Nie coś. I też będę musiał koło ściągnąć. Co? Odpalanko? Nie, to nie odpali. Nie odpali? Nie ma aku. Teraz patrzcie. Trochę druciarstwa będzie. Muszę koło ściągnąć. Muszę to tutaj sobie ściąć, niestety, bo tak zespawałem wydech, że po prostu za mocno zachodzi i patrzcie, co się... No co zrobić? Trzeba to uciąć, no, nic nie poradzę. Chociaż mi to w czasie jazdy nie przeszkadza, tylko na takim podnoszeniu, takim garażowym. No ale prędzej czy później i tak się tam dziura zrobi w tym wydechu. Co zrobić? Nic nie poradzę. Ale to nie jest tak, że się po mnie nakładzie. Mam inną w ogóle zębatkę, nie? Co, Tomek? Co nie zrobiłeś? Co zrobiłeś? To ja już zrobiłem. Wszystko zrobiłem, czyli nic nie zrobiłem. Co, nie możesz rozpiąć łańcucha? Nie ma tego, on jest zakłóty. Aha. I co, Bieniasz przyjedzie i zrobi? No, to mu zostaw od razu ten łańcuch nowy. A co ma ze mną zrobić? A jak stan huskwarny, powiedz? Zaraz zaleję olej. A słuchaj, to wiesz co, to może powiedz Bieniasowi, żeby do Hiroła tą linkę założył. Tylko nie mamy linki, bo to nie pasuje. Aha. Bo jest inne mocowanie. Aha. A huski jak? Olej? No to masz olej, zalewaj. Nie czekajmy. Nie czekajmy z robotą. Raptor, w końcu Raptor. To trochę porobiliśmy, ja jeszcze pilnikiem dojadę tylko. I gra gitara. I można śmigać za tydzień. Przestaw tego, kierowca nie będzie został. Kuba, następnym razem co bierzesz? Huski? Po ile ja nie jeździłem? 2 miesiące? No. Nie no, chyba przesadziłem. No, z półtora miesiąca, jak nic. Ostatni raz to byłeś gdzie? Na Godziemie tym. Nie? A ty co bierzesz? I z motosa? Jak chyba będzie ktoś brał motor? Tak? Ja podpalę to wejdę. Dobra. No to będziecie na motocyklach razem jeździli. No i bardzo dobrze. No. W końcu, to jest X-Motos 90. No. Tylko uruchom go, nie? Żeby, wiesz, żeby był gotowy i działał. Maraz. Maraz ci go odpali. Tylko, wiesz, będziesz musiał dać mu się dożąć, nie? Nie wiem, czy tak byś chciał. Tata jeździł. No to spoko. Ten samochód. Jaką? Ej, z ludów to nie wiem, z czym tu będą zasuwać. No to co, pokończyliśmy wszystko. Ja też zrobiłem. Nic mi już nie haczy.
kolektory skręcone. Paweł urwał koło. Ten mój jest. Same sukcesy. Same sukcesy. Kuba! Uszalałeś? Dobra, chłopaki, chowajcie to. Schowaj. Ładujemy u tego, betę. Gdzie to stało? I spadamy. Kurde, ale powiem ci, te wydechy to... Bajer. Dobra. A koło luźne, dobra, sorry. Ale żeś tam porobili, tylko ja wyszedłem najlepiej z tym, z Raptorem. Dobra, pakujemy. Tyle razy odkręcałem, przykręcałem, że windy no. na tych nakrętkach się zjechały i teraz już jak na siłę je przykręcę, to szpilki znowu popieprzę, nie? No nie, szpilki to już no, jest tragedia, to, nie? To wezmę, kupię nowe nakrętki i w poniedziałek to przykręcę. Ja dwie szpilki tak teraz nie będę jeździł, tak nie będę jeździł. Dwie szpilki dorabiałem, 120 zł zapłaciłem. No, za dwie. A i pamiętaj, mam, że... Ale Paweł... Leżą tam, leży pełno, chyba z 4-3 odmączę do tego, ATV Expert, o to jest właśnie. Paweł, a wiesz jaki jest numer? Te dystanse mają inne szpilki i te mają inne. Do tych kupiłem, nie, na tył kupiłem, na przód nie idzie dostać. I te dorabiałem. I są inne. A ja I producent nie ma. No ja z ATV wszystko grałem. No ale jak szpilki będziesz chciał teraz dokupić, to aha, już nie dokupisz, jak ci siądzie. Trzeba dorobić. No przód to ja tam nie ten, jak pojadę do Piotra, to tylko powiem, żeby mi kąty sprawdził, czy dobrze ten, no, opony patrzą, nie? Na ten, bo to wiesz, od kiedy go odebrałem, tak praktycznie nic nie robiłem, nie? Paweł, a czemu masz taką ładną okleinę? A, widzisz, no. No, jak ty to robisz? Ale ty, te powermady, te biało-czarne też są fajne. Tomek, nie chcesz takich sobie zmajstrować z takimi lusterkami? Ja na początku muszę zobaczyć, że on pójdzie na koło. A na tym kole cały czas? Bo on na razie idzie. A ten tego kola. Dobra Tomek, filmuj mnie, bo chcę załadować. Betę zabieram, żeby latać na kole po tym. Po Kowarzycach. No i tak mamy koniec serwisu. Ja przy swoim Raptorze porobiłem wszystko, chłopaki jeszcze nie dokończyli, bo Pawłowi nakrętki się pokrzaniły, Tomek nie mógł rozkuć łańcucha, ale Husqvarnę za to zrobiliśmy. Ja wracam do domu z moją betą, czyli będzie ciągle upalanie na kole, na Willy Boysów, na tu Pawła i tam na mojej ulicy, czyli będzie można mnie spotkać, pionę przybić. Nara, hejos.